20 dzień lipca, sobota, witam na CryptoFlash, info ze kryptowalut rynków tradycyjnych, zaczynamy od nich. SP500 notuje najgorszy tydzień od kwietnia z powodu załamania w sektorze technologicznym. Między innymi wskazówki Netflixa są rozczarowujące, awaria CrowdStrike pogłębia problemy technologiczne, Netflix spada o 1,5%. Akcje spółki CrowdStrike spadły o 11% po tym, jak firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem wdrożyła aktualizację, która wywołała poważną awarię informatyczną na całym świecie. Polityczne przepychanki w centrum uwagi, narastają wezwania do wycofania się Bidena z wyścigu. Bitcoin ETF, Flow wczoraj jeszcze dane na plus 383 miliony dolarów, jest to jedna z najwyższych kwot ostatnich dni tygodni. BlackRock iBit 116 plus 141 milionów, także FBTC. Sobota, pozycje long short, mapa likwidacji, płynność w dolnych interwałach, widzimy 65 tysięcy BTC. Funding rate, tutaj zmienność, minus na Binance, między innymi także budżet BingX. Open interest połączony z wolumenem, widzimy narastający open interest w ostatnich dniach, czyli to wróży rotację większą podobieństwa ceny. Wczoraj doszło do zamknięcia opcji calls puts i tak oto większe zamknięcia 26. Wczoraj m.in. jeden z funduszy przyniósł swoje opcje z pozycji 90 tysięcy bodajże na 70 tysięcy na sierpniowy termin, więc tutaj potencjalnie te wyższe kwoty sugerują do pójścia na 70k. Są także i dolne oczywiście pozycje. Spójrzmy okiem na Glassnode, poranne dane, sobota, hash rate bez ostatnich większych aktualizacji. Zobaczmy na górników. Bitcoin Miner Net Position Change, górnicy oni w ostatnich dniach zakończyli, ponownie wznowili i tak jak w dniu wczorajszym mamy na minus 9631, jest to jeden z większych pułapów jak widzimy od nawet oktober 23, jednak patrząc na interwał szerszy, spójrzmy na okres wyjścia, tutaj mieliśmy 17 tysięcy, dla porównania jest to jeden z większych ostatnich zwiększonych pułapów. Będziemy tutaj górników przyglądać się dalej. ETF Ethereum 5 Spot zostanie uruchomionych 23 lipca. Jest to informacja z giełdy Chicago. Opublikowali powiadomienie o nowych emisjach piątkowe popołudnie. Chodzi o Vanek, Invesco, Fidelity 21, Shares, Franklin Templeton. Kwoty opłat zostały zmienione między innymi w ostatnich czasach i tak między Fidelity ustawiło swoją opłatę na poziomie 0,25%. Ci zrezygnują z niej do końca 2024 roku. Franklin Templeton informuje, że zrezygnuje z pobierania opłaty do 31 stycznia 2025. Od pierwszych 10 miliardów dolarów aktywów funduszu Vanek informuje, że zrezygnuje z pobierania opłat na rok po notowaniu funduszy na giełdzie za pierwsze 1,5 miliarda dolarów. 21 Shares zostały opłatą w wysokości 0,27%. Ta zostanie anulowana na 6 miesięcy począwszy od dnia notowania akcji lub po osiągnięciu przez spółkę pierwszych 500 milionów dolarów. Oczywiście tutaj kolejne listy z pewnością będą aktualizowane. Czy Wielka Brytania to kolejne Niemcy? Marian Summers radzi nowemu kanclerzowi, aby sprzedał 61 tysięcy bitcoinów znajdujących się w kraju, aby pomóc odbudować w cudzysłowie Wielką Brytanię, zauważając, że tak długo jak międzynarodowi przestępcy będą używać BTC, a policja ich złapie, prawdopodobnie więcej krypto pojawi się na ich drodze. Tutaj oczywiście dwie strony gry. Bodajże wtorkowy Crypto Flash, tam przedstawialiśmy ile bitcoinów ma top 10 krajów na całym świecie. Binance otrzymuje zgodę sądu na inwestowanie środków klientów w amerykańskie bony skarbowe. To wczorajszy news, jeden z większych. Giełda kryptowalut oficjalnie otrzymała zgodę sądu na inwestowanie amerykańskich środków fiducjarnych klientów w amerykańskie bony skarbowe. Opublikowane dokumenty sądowe pokazują oficjalną zgodę, że giełda jest upoważniona do inwestowania niektórych aktywów klientów w amerykańskie papiery dłużne. Pomnijmy, że Binance niedawno rozstrzygnęła sprawę karną z Departamentem Sprawiedliwości USA w listopadzie ubiegłego roku. Zaledwie dwa dni temu Binance opublikowało analizę amerykańskich bonów skarbowych i sposobu ich działania. Giełda szczegółowo opisała bony skarbowe, sposób w jaki zbierają pieniądze dla rządu, zwrócili uwagę na niskie ryzyko inwestycji aktywów i sposób, w jaki funkcjonują w nowoczesnym krajobrazie finansowym. To poprzedziło niedawne złożenie wniosku do sądu, który pokazuje, że Binance otrzymało zgodę sądu na inwestowanie środków fiducjarnych. Organy Unii Europejskiej proszą o opinię na temat kryptowalut i regulacji. Trzy główne organy nadzorujące system finansowy Unii Europejskiej opublikowały projekt wytycznych dotyczących wdrożenia nowych przepisów regulujących kwestie kryptoaktywów. Tutaj czytajmy MiCA. Celem jest rozwianie obaw dotyczących luki regulacyjnych w prawodawstwie Unii Europejskiej w tej kwestii. Projekt ten został opublikowany 18 lipca przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Ich celem jest pomoc agencjom nadzorującym i uczestnikom rynku finansowych w przyjęciu konwergentnego podejścia do klasyfikacji kryptoaktywów. Termin na przesłanie uwag do 12 października. Link zawarty pod materiałem dla zainteresowanych. Kryptowaluty i Chiny. Sąd w Chinach orzeka na korzyść Binance przeciwko Bloomberg. Pozew o niesławienie przeciwko chińskiemu oddziałowi Bloomberg. Ten opierał się na artykule z 2022 roku zatytułowany Piramida Finansowa Changpeng Zhao, później zmieniony na tajemniczy Changpeng Zhao. Pomimo zmiany tytułu, Binance podjęła kroki prawne i
wygrała sprawę. Decyzja sądu zażądała, aby Bloomberg wsparł dzieci ze specjalnymi potrzebami, chociaż pojawiło się kilka reakcji ze strony opinii publicznej. Większość ludzi jest przeciwko Bloombergowi, podczas gdy Binance ma powody do świętowania. Zostało to nazwane kłamstwem, a krytycy skrytykowali Bloomberga za nieprofesjonalne zachowanie. Między innymi Sun także wygrywała sprawę o zniesławienie. W tym przypadku mało znany dom medialny został zmuszony do zapłacenia mu $69 odszkodowania. Te dwa przykłady pokazują, że firmy kryptowalutowe wykorzystują chińskie sądy do walki z negatywnymi opiniami w prasie. Te decyzje mogą się odnosić do przeszłych spraw. Odniesławienie dotyczących przedsiębiorstw kryptowalutowych w Chinach pokazują, w jaki sposób takie firmy stosują mechanizmy prawne celem obrony swojego wizerunku. Mimo to oczekuje się, że inne globalne media będą nadal omawiać takie tematy z taką samą intensywnością i bez obaw o to, że zostaną postawione przez sądem. W ostatnich dniach mówi się o odbanowaniu przez Chiny BTC w tym roku. Jaka jest rzeczywistość, a spekulacja? Mimo że w ostatnich dniach w mediach społecznościowych pojawiły się owe informacje, że mogą złagodzić obowiązujący od 10 lat zakaz stosowania BTC, wiele osób ze świata krypto nadal uważa to za mało prawdopodobne. Mike Nowogratz, dyrektor generalny Galaxy Digital, powiedział 14 lipca w programie X, że dotarły do niego pogłoski, iż Chiny prawdopodobnie zniosą zakaz BTC do końca tego roku. Większość odpowiedzi podważa wiarygodność danych. Możliwość zwrotu o 180 stopni w sprawie Bitcoina przez Chiny była źródłem wątpliwości dla wielu osób piszących posty. Ponadto inni komentatorzy twierdzą, że BTC nigdy nie został całkowicie zakazany w Chinach. Nic się nie zmieniło mimo ich wieloletnich zakazów. Coś podobnego wydarzy się, jeśli odbanują go raz po raz, jak zauważył jeden z komentujących. Chiny nadal pozostają liderem w dziedzinie kryptowalut, w tym wydobywania BTC, mimo że wdrożyły tam surowe regulacje. Kilku prominentnych graczy z branży wyraziło głębokie przekonanie, że handel BTC przy użyciu juanów chińskich nigdy nie będzie legalny w Chinach. Owe nastawienie zmiany rządu chińskiego w stronę BTC byłoby sprzeczne z ich celami politycznymi. Jest to mało prawdopodobne, że plotki, iż Chiny otwierają się na kryptowaluty, okażą się prawdziwe, ponieważ byłoby to sprzeczne z planem dotyczącym sposobu budowy państwa chińskiego. Spójrzmy na regulacje, jakie są między innymi też w Chinach, a także Indiach, słabo korelują z uczestnictwem. Mimo że zniechęcają swoich obywateli do korzystania z krypto, to odnotowują ich dużą adopcję. Indie i Chiny, oba kraje stanowią przykład zaktualizowanych badań nad regulacjami na całym świecie, które pokazują, że ludzie znajdą sposób na zakup kryptowaluty. Chiny swoją represję rozpoczęły w 2017 roku, wtedy Pekin ograniczył pewne rodzaje działalności, np. firmy finansowe umożliwiające płatności w krypto lub wykorzystujące blockchain do pozyskiwania środków na startupy. Posiadanie krypto nie zostało całkowicie zakazane. Chiny są również jednym z krajów, w którym liczba posiadaczy krypto należy do najwyższych w świecie. Co intrygujące, niektóre z najważniejszych przedsiębiorstw w tym sektorze mają swoje siedziby w Chinach. Między innymi Bitmain z siedzibą w Pekinie jest zdecydowanie liderem rynku produkcji sprzętu do kopania BTC, czym Nvidia jest dla AI, Bitmain jest dla BTC. Ponadto trzy największe giełdy krypto na świecie, Binance, HTX, dawny Huobi i OKX, powstały w Chinach. Indie natomiast w 2018 roku indyjski urząd nadzoru bankowego zakazał bankom wspieranie handlu krypto, inwestowania w nie. Jednak w 2020 sąd cofnął decyzję. W rezultacie wprowadzono podatek 30%. Następnie pod koniec 2023 organy regulacyjne wyrzuciły wiele giełd z kraju po tym, jak Coinbase wycofał się z rynku. Mimo to w ubiegłym roku Chain Analysis uplasowało Indie na pierwszym miejscu pod względem społecznej adopcji. Jaki jest punkt sporny? Chociaż w Indiach nie ma dużych firm krypto o zasięgu globalnym, takich jak Chiny, to kraj ten może mieć największy dostępny rynek mimo niejednoznacznego stanowiska rządu. Spójrzmy na długą historię Chin, Fudu, Ban, Anban, oś czasu między innymi. Tak, według między innymi tej grafiki jest to już dość archiwalne, choć aktualne, 2013, a jeszcze wcześniej 2009, zakaz walut cyfrowych, czerwiec. Chińskie Ministerstwo Handlu, Ministerstwo Kultury zakazały korzystania z walut. Dalej 2013, Chiny rosną po pierwszej dużej hoście Bitcoina. Tak, widzimy oto napływ po tych latach. 2014, rynek niedźwiedzia napędzany przez Fud Chin. Po wyjściu na prostą, po kryzysie finansowym Chin. W 2013 branża krypto została ponownie zaatakowana przez niszczycielski raport, w którym stwierdzono, że Chiny wprowadziły całkowity zakaz transakcji BTC. W 2017 giełdy zmuszone do opuszczenia Chin. Władze nalegały m.in., aby wszystkie aktywne ICO w kraju zostały natychmiast przerwane. Kilka czołowych giełd krypto, w tym Binance, która wówczas działała w Chinach, nie miało innego wyjścia, jak się przenieść, a traderzy krypto z całego kraju musieli przenieść swoją działalność handlową na platformy zagraniczne za pośrednictwem sieci VPN. Rok 2018 to celowanie w górnictwo. Na początku tego roku Bitcoin doświadcza jednego z największych krachów cenowych w historii, krótko po zakończeniu 2017 roku. Wtedy cena spada o 65%. W 2019 potwierdzono zakaz wydobywania BTC. W 2020 elektrownie otrzymały nakaz wstrzymania dostaw prądu dla górników. W 2021 górnicy opuszczają Chiny, krypto jest nielegalne. Jaki jest werdykt? Bitcoin zawsze triumfuje. I tak przez ostatnie lata chińskie władze często próbowały zastraszyć Bitcoin, zmusić go do wycofania się z istnienia, ale wszystkie ich wysiłki jak dotąd zawsze okazywały się porażką. Branża krypto nadal się rozwija, rynek zwykle odzyskuje siły po ciosach, jakie otrzymują od gigantycznego azjatyckiego państwa. Kończąc temat Chin, Bitforex otwiera się na wypłaty. Po dochodzeniu chińskiej policji giełda jest niedostępna od lutego. Bitforex wraca do sieci, aby przetwarzać wypłaty. Zespół giełdy został zatrzymany, przesłuchany przez policję w Chinach 23 lutego i po dokonaniu wypłat wszystkie operacje usługi zostaną wstrzymane. Bułgarski klub piłkarski Bordeaux Plovdiv zostaje pierwszym klubem piłkarskim z pełnym
logo Bitcoin w lidze europejskiej. Zobaczmy, tak oto wyglądają ich koszulki, właśnie z logiem BTC. Jest to nie pierwszy klub piłkarski oczywiście, który promuje krypto. Rząd Grecji przygotowuje się do regulacji opodatkowania krypto. Planuje wprowadzić ramy podatkowe do końca stycznia 2025 roku, ustanawiając 15% podatek od zysków kapitałowych z krypto. Winklevoss przekazuje 1 milion dolarów w BTC. Bracia przekazują ową kwotę na kampanię Johna Daytona, która ma na celu odsunięcie od władzy senator Elizabeth Warren, zagorzałej krytyczki kryptowalut. Winklevoss krytykuje Warren, nazywając ją wrogiem publicznym numer 1 krypto. Twierdzi, że Warren jest główną siłą napędową twardego stanowiska administracji Bidena w sprawie krypto. Podkreśla to napięcie między Warren a społecznością kryptowalut, która postrzega ją jako znaczącego przeciwnika. Między innymi Ripple także przekazał 1 milion dolarów na rzecz nowego superpolitycznego komitetu akcji. Bitcoin MVRV Ratio, czy ten indykator już przełamie się i zastosuje historię obiegu? Zobaczmy, tak oto między innymi czym jest ten indykator, to zapraszam na kryptobilans YouTube, zakładka Glassnode. Tak to wyglądało cyklicznościowo oczywiście. Spójrzmy okiem na tu i teraz, jak to wygląda MVRV Ratio, czyli współczynnik, tak jak ma na chwilę obecną wzrostowy, a więc potencjalnie możemy przełamać ten pułap, jeżeli to się już nie stało. Ponadto wstęgi Bollingera są najostrzejsze od kwietnia 2016 roku. Historia sugeruje, że przed nami duże zyski. Tak oto między innymi taka ciekawostka. Trading View, dane techniczne, zobaczmy na interwały dniowe. Tutaj strong buy, moving average, oscylatory neutralne, summary, podsumowanie na buy, tygodniówka podobnie. Chcemy to widzieć oczywiście z zachowaniem impetu. Zobaczmy jeszcze na wykresy. Co ważna sytuacja, stablecoin jest pozytywna, napływ nie tylko w USDC, ale także USDT w ostatnich dniach. BTC 665900, dominacja Bitcoina lekko w górę od ostatnich wczorajszych wzrostów, adres dominacja wciąż na dole, tutaj ciekawie zagląda się na Total 3, DXY też lekko wzrostowo w dniu wczorajszym, dominacja BTC oczywiście spada, SP500 z korektą po ostatnich wzrostach, podobnie small cap, chociaż tu widzimy, że to ryzyko inwestowania przerzucane są w small capy, indeks technologiczny QQQ także w dół, NVIDIA notuje swoją korektę, VIX co ciekawe wzrost w ostatnich dniach. Mimo spadków korekty SP500, to tutaj widzimy firmy wydobywające BTC wzrostowo, które z pewnością są dość ciekawym też kąskiem na rynku tradycyjnych. Marathon Digital Mara między innymi może być dość ciekawa, uważam. Między innymi Marathon Digital Mara, akcje kryptowalutowe rosną. Zaskakujący powód, dla którego rynki są optymistycznie nastawione do wydobywania kryptowalutu. Chodzi między innymi o powiązania ze sztuczną inteligencją. Niedawno ci rozpoczęli wydobywanie CASP, piątej co do wielkości cyfrowej waluty Proof of Work. Najnowszym posunięciem Marathon Digital jest między innymi zakup urządzeń, co obecnie obiecuje marżę zysku sięgającą nawet o 95%. Połowa nowych koparek pracuje już w siedzibie firmy w Teksasie. Inny z indykatorów, Bitcoin 90-dniowy market, VS Realized Price, i tak między innymi te punkty osiągają najniższy pułap z ostatnich czasów. Realized Price na pułapie 5,7K, jest to bardzo ciekawe, średnia cena zakupowa, czy tą cenę zobaczymy ponownie w hoście, czy już nie. CoinGecko, pozycja top 1000, największe wzrosty i spadki, między innymi ALP, odreagowanie dość wysokie, 75%, jest to jeden z większych projektów. Kryptospekulacja chat, linki zawarte pod materiałem, grupa Telegram, wczorajszy kryptobilans, zrealizowany zysk i strata, dość ciekawe informacje, zapraszam, jaki jest stopień obecnych realizowanych zysków i strat, między innymi ta grafika to przedstawia i na jakim potencjalnym ryzyku jesteśmy. Jak pisze Tom Boom, ta hossa jest inna niż poprzednia, potrafi wymęczyć wcześniej bez żadnych korekt, wszystko pompa, potem jeden zjazd na 30K i znowu pompa i koniec, a tutaj ciągle rynek niepewny. Nexa, zjazd do bazy Arek, Limsa, każda kolejna hossa zawsze była trudniejsza, teraz z instytucjami, większym kapitałem, to widać, rynek ciągle się zmienia, łatwiejsze niestety już nie będzie. Mirosław pyta, czy HIM dobrze rokuje, HIM, w mojej prywatnej opinii, czyli wszystkie materiały na YouTube, czyli otoczka Rayoshi, kontynuacja otoczenia Shiba Inu, ekosystemów Kawakoam Osak, HIM jest to jeden z głównych, uważam też tutaj, projektów, na które warto zwrócić uwagę. Oczywiście tylko moja wyłączna opinia, jak pisze Kadabra, też tutaj napływ na sieć Kłomu One, Layer One, dodatkowo tak, w dniu wczorajszym NFT zostały wydane do mintowania, pytanie czy zostało, 205 dolarów jedna sztuka, a liczba ograniczona 2222. Między innymi wpis Sary, tak stay with him, Sara, czyli Satoshi Kusama, czym jest Satoshi Kusama, obecny lider Shiba Inu prezentacji, dość ciekawa historia całego powstania. Tak między innymi wygląda właśnie napływ skupowanych przez między innymi walletów funduszy spot ETF. One nie skupowały tutaj na tych dołkach w BES-ie, a de facto rozpoczęły od tych ostatnich dat, oczywiście z powyżej 1000 BTC na wallet. Według Macieja Juranda top CEX
Trading Max powrótku do top 3. Blok X rusza. Rafał, jak pisze Cabona, jak ktoś lubi pasywki, to warto zainteresować się postawieniem na Sternoda na Blok X. Obecnie IPL jest to prawda niższe niż MX, nieco spadła o ponad 44%, ale market cap tego coina to 5 milionów dolarów. Opinii na temat innych projektów, m.in. Larisa, czy na tak, czy na nie. Kadabra też podsyła informacje o Print Protocol, ostatnie zakupy i też wpadające lokaty Solan. Fear and Greed, 74 punkty, sobota cisza. A my losujemy zwycięzcę z komentarzy wczorajszych pod YouTube Crypto Flash do giveaway miesiąca, 50 dolarów z tej listy. Rezor, komentarz taktyczny również. Dziękuję, miłej soboty. Kryptospekulacja, do usłyszenia.